804 lata temu, w 1220 roku, w klasztorze świętej Sabiny na Awentynie w Rzymie, święty Dominik ubrał w dominikański habit młodego księdza z Polski, Jacka od Rowąża, który pragnął dołączyć do założonej przez niego rodziny zakonnej. I gdy święty Dominik umierał, było to zaledwie kilka miesięcy po obłuczeniu świętego Jacka, zostawił swoim braciom obietnicę. Być może tę obietnicę Jacek słyszał na własne uszy. Obietnica ta dotyczyła tego, że święty Dominik będzie bardziej pomocny swoim braciom po śmierci niż za życia. I ta obietnica, która jest nadzieją niesioną przez zakon, spes mira, cudowna obietnica, spełnia się wciąż, gdy święty Dominik poprzez swój zakon wybiera i ubiera kolejnych braci, by ich formować, kształtować i rozsyłać jako kaznodziejów. I dzisiaj w tę historię i w tę spełniającą się dominikową obietnicę są włączani nasi najmłodsi bracia Wojciech, Marcin, Mariusz, Maciej i Grzegorz. Stają się naszymi braćmi w zakonie. Stają się braćmi samego Dominika. Stają się braćmi świętego Jacka, ale też braćmi Czesława, Tomasza z Akwinu, Katarzyny ze Sieny, Marcina de Porres, mieszkającego w tym klasztorze Michała Czartoryskiego i tylu, tylu innych. I nie są to słowa jakieś egzaltowane, nie są to słowa na wyrost, bo poprzez gest dania tym braciom habitu, już na samym początku ich zakonnej drogi, zapraszamy ich i dzielimy się z nimi tym, co mamy najlepsze, naszą formą życia. Dzielimy się z nimi zakonną tradycją, naszym braterstwem. Dzielimy się, czy są włączeni w te wszystkie dobra duchowe, które wypraszają przed Bogiem nasi poprzednicy dominikańscy święci. Dzisiejsza uroczystość pozwala sobie nam uświadomić, jak Bóg jest hojny. Bóg jest hojny, bo daje nam, daje zakonowi tych pięciu braci, a przez nich daje zakonowi naszej prowincji nadzieję i przyszłość. Ale Bóg jest hojny, bo daje wam, drodzy bracia, bo daje wam zakon i rozpoczyna w was nowe życie, które będziecie w klasztornej codzienności, które będzie was w klasztornej codzienności formowało i kształtowało. Bóg jest hojny, bo przez 800 lat wzbudził na dominikańskiej drodze wielu świętych, oficjalnie błogosławionych i tych niebłogosławionych. I oni są gwarancją, że ta nasza dominikańska droga prowadzi nas do zbawienia. I Bóg jest hojny, bo we wszystkich momentach ciemnych, gdy przechodziliśmy przez różnorakie wstrząsy jako zakon i prowincja, nie pozostawiał nas samych, ale zawsze wzbudzał braci, którzy byli jasnymi punktami odniesienia, którzy byli lampą, którzy byli drogowskazem pośrodku mroków. I taka jest hojność Boga, który daje zawsze miarą natłoczoną i utrzęsioną. Taka jest hojność Boga, która pozwala najeść się dosyta i zebrać jeszcze kosze ułomków. Taka jest hojność Boga, która potrafi zachować w obfitości najlepsze wina aż do końca święta. Dzisiaj obłóczyny naszych braci są dniem tej hojności, kiedy Bóg okazuje swoją hojność. I za chwilę nasi najmłodsi bracia otrzymają dominikański habit. Bracia, ten habit przykryje was od stóp do głów.
na znak tego, że cali poddajecie się prawu Ewangelii. Ten habit będzie dla was formą kaznodziejstwa, pierwszą formą kaznodziejstwa, gdyż stanie się dla innych znakiem waszego życia z Chrystusem. Ten habit, który będzie zewnętrznym znakiem dla was, po to, abyście kształtowali wasze wnętrze, aby nie był tylko waszym przebraniem, ale by przypominał to, by budować harmonię między tym, jak wyglądacie, a kim jesteście. Ten habit będzie wam też przypominał, że jesteście częścią dużej rodziny, rodziny powszechnej, którą będziecie stopniowo poznawać i w wymiarze geograficznym, i w wymiarze historycznym. I jak Bóg da, to powszechności tej rodziny doświadczycie, gdy za rok złożycie pierwsze śluby zakonne na zakończenie kapituły generalnej w Krakowie. I otrzymujecie habit, który będzie znakiem, że jesteście przyobleczeni w Chrystusa. Czyli, że żyjecie dzięki Jego łasce i wedle Jego łaski. Obłóczyny są dniem hojności Boga, która jest jednocześnie apelem o waszą hojność. Jest to jedyna właściwa postawa, by dobrze przeżyć nowicjat. I do hojności wzywa nas dzisiaj święty Paweł. To słowo, które dzisiaj otrzymujecie od niego w liturgii, może stać się i waszym przewodnikiem, i waszym mottem na najbliższy rok. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten będzie zbierał hojnie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.